na pierwszym spotkaniu w nowym roku, a zarazem takie dopełnienie i zwieńczenie seminarium odnowy wiary, które przeżywaliśmy. Chcę powiedzieć kilka zdań o formacji, o drodze, abyśmy mieli świadomość takiego procesu kształtowania Bożego życia, procesu, do którego zaprasza nas Bóg. I wszyscy członkowie wspólnoty w różnych miastach i tutaj wy obecni pewnie uświadamiacie sobie, że proponujemy drogę, drogę poprzez różne spotkania, drogę wspólną, tak jak idzie karawana przez pustynię, jak Mojżesz prowadził karawany, tak my proponujemy drogę wspólną i chcemy w takiej wspólnej drodze kroczyć. Dlatego dzisiaj w tym spotkaniu chciałbym przedstawić wam takich 7 obrazów dotyczących formacji. Samo to słowo formacja kojarzy się z jakimś procesem, w którym człowiek się przemienia. Nie chodzi tylko o informację, by się coś dowiadywać, ale chodzi o formację, czyli przemianę. Formacja nowego człowieka, jak powie święty Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Nowego człowieka z wiary. I ta, kochani, alegoria o krzewie winnym, która wprowadziła nas ten temat, Ewangelia Jana, rozdział 15, pokazuje nam ten obraz krzewu, w którym my jesteśmy latoroślami, my jesteśmy gałązkami, my jesteśmy częścią tego krzewu i musimy mieć świadomość, że Jezus nas zaprosił właśnie i włączył w samego siebie przez chrzest. Czyli włączył nas w ten krzew winny przez chrzest. Święty Paweł mówi, że zostaliśmy wszczepieni, że zostaliśmy przeszczepieni jak gałąź dzikiego drzewa przeszczepia się do szlachetnego drzewa. Rzymian 11:23 święty Paweł mówi o przeszczepie, o tym, że my, niewierzący wcześniej, pogubieni, zostaliśmy wszczepieni Jezusa Chrystusa. My, którzy byliśmy dzicy, mówi święty Paweł, zostaliśmy wszczepieni w Jezusa w szlachetne i życiodajne drzewo, czyli w ten, widzisz, krzew winny. My, którzy byliśmy dziką gałęzią, teraz przez chrzest zostaliśmy przeszczepieni przez wiarę w szlachetny krzew winny. Rzymian 11:23. I w tym krzewie winnym we wspólnocie Kościoła, w naszej wspólnocie trwamy. Trwamy zjednoczeni z Jezusem i ze sobą nawzajem. 8 razy pada tu słowo trwać. Trwać, aby przynosić owoc. I pomyśl, co potrzebuje krzew, aby owocować. Słońca, ziemi, wody, powietrza. Tego wszystkiego potrzebuje, by dokonał się ten proces przekształcania słońca i wody i pokarmu z ziemi dla owocowania. By były owoce. I tak samo jest w naszym życiu. By były owoce, my, którzy trwamy we wspólnocie, na drodze formacji duchowej, we wspólnocie modlitwy, we wspólnocie serc, idąc przez wspólne spotkania, otrzymujemy jak ten krzew pokarm. Pokarm z różnych stron i przez sakramenty, i Słowo Boże, i dar wspólnych spotkań, i tak dalej. Otrzymujemy ten pokarm, by owocować.
by owoc nasz trwał, jak mówi Jezus, Jana 15:16. I chcę Cię prosić, abyśmy mieli taką świadomość, że tylko wtedy, kiedy trwasz w Jezusie i w Kościele, trwasz w tym krzewie winnym w sposób stabilny, w sposób stały, systematycznie, możemy owocować. Święty Paweł mówi do Kolosan 2:7 o zapuszczeniu korzenia. Patrzymy na piękne choinki, wysokie, czasami na wielkie drzewa i wiemy, że tylko wtedy, kiedy drzewo zapuści korzenie, to jest też stabilny obraz, może owocować. Święty Paweł mówi, zapuśćcie w Jezusa korzenie i na nim budujcie, Kolosan 2:7. I tylko ten człowiek, który zapuści korzenie w pewnym miejscu, w sposób stabilny, dla nas jest to ta wspólnota, wspólnota Kościoła, wspólnota, która jest cząstką Kościoła. Tylko ten, kto zapuści korzenie w sposób wytrwały, stabilny, systematyczny, będzie w stanie czerpać siłę, pokarm, aby owocować. A jeśli ktoś wciąż będzie wędrować i szukać, nie zapuści korzenia. Zapuszczenie korzenia jest konieczne, by drzewo owocowało, by drzewo właśnie uczestniczyło w tym procesie formacji, owocowania. Więc pierwszy obraz to jest obraz krzewu. Krzewu, który ma korzeń. Krzewu, który też wymaga cierpliwości, drogi. I w czasie, zakorzeniony w tym samym miejscu, będzie owocować. Więc zachęcam Cię do trwania we wspólnocie z tymi samymi braćmi, do regularności i systematyczności w modlitwie, w sakramentach, w spotkaniach wspólnoty, by trwać. Czyli to jest to zapuszczenie korzenia. I wtedy owoce będą widoczne. Drugi obraz, który daje nam Słowo Boże, to obraz dziecka. Dziecko, które rośnie, które się rozwija. I pierwszym takim pięknym przykładem jest mały Jan Chrzciciel. Mały Jan Chrzciciel, o którym Słowo Boże mówi, Łukasza 1:80, chłopiec rósł. Rośnie dziecko. Chłopiec rósł i wzmacniał się duchem. Czy jesteśmy wszyscy powołani do wzrostu w wierze, w miłości, do czynienia postępów, jak mówi nam Ewangelia Łukasza 2:52, Jezus czynił postępy. Jezus czyni postępy w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Czyli nie tylko o postępy, bo jestem starszy, jest już nowy rok, przeszłam do następnej klasy, zdałem na studiach, o kolejny rok w kalendarzu. Nie tylko postępy w latach, ale w łasce. Postępy we wspólnocie, w miłości, w przyjmowaniu braci. Postępy w łasce u Boga i u ludzi. Bóg chce naszego rozwoju. Bóg chce naszego wzrostu. Więc obraz dziecka, które się rozwija, jest dla nas zaproszeniem do troski o rozwój wiary. Trzeci obraz w Piśmie Świętym, obraz, który znacie z kursu wspólnoty, bo dostaliście przed świętami płytkę z kursem wspólnoty, gdzie jest kilka konferencji, może ktoś miał czas, zechciał posłuchać, to tam dominującym obrazem był obraz jaki? Kto pamięta? Kto słuchał? Obraz? No. Ciasta. Kobiety robią ciasto. Już nie pamiętacie sprzed 3 lat? Kobiety robią ciasto. Oliwa, mąka, jajko, woda,
pamiętacie, 3 lata temu stolnicę, ubierałem się w fartuch, i na stolnicy robiłem ciasto, wszystko po to, żeby pokazać, że właśnie te wszystkie elementy się łączą, muszą się wmieszać, czasem trzeba dolać wody, żeby to ciasto zrobić i każdy z nas jest takim małym ziarenkiem mąki. I Duch Święty nas tak właśnie łączy, pracując nad nami, by to ciasto, o którym mówi Święty Paweł mówi o cieście właśnie, że jesteśmy ciastem na chleb. Ciastem na chleb, z którego będzie chleb wypieczony w ogniu Ducha Świętego. Dlatego też Paweł Apostoł mówi, że ciasto ma być zdrowe, że ciasto ma rosnąć. To jest Rzymian 11:16. 3 razy Paweł porównuje nas, wspólnotę, do ciasta, które ma rosnąć i które ma być zdrowe i smaczne. No z tego ciasta będzie chleb i w obrazie formowania ciasta przygotowywanego na chleb jest dla każdego z nas obraz formacji. Bo przygotowywane ciasto jest obrazem tego procesu przekształcania, przygotowania, by potem w ogniu Ducha Świętego został przygotowany, wypalony chleb. Chleb, który będzie pokarmem dla każdego z nas. Chleb, który będzie dla innych. Więc Paweł mówi o cieście 3 razy. To jest Galatów 5:9, Rzymian 11:16, 1 Koryntian 5:6. Możecie potem postudiować te teksty, jak robicie notatki albo nagrywacie. Ciasto zdrowe, niezatrute, wtedy to ciasto będzie chlebem. I widzisz w tym obraz formacji. Proces kształcenia, przetwarzania, przemieniania. Proces, w którym z ciasta powstaje chleb. To ty, który masz być chlebem, to ja, to my na drodze przekształcania przez Jezusa Chrystusa. Podobny do tego obrazu jest 4 obraz, czyli glina. Glina jako ilustracja do życia człowieka, do każdego z nas, bo jesteśmy gliną w rękach Boga Ojca. Mówi Bóg wprost, ja jestem Ojcem, a wy gliną w moich rękach. To jest Izajasza 29, 16, 64, 7. 2 razy u Izajasza Bóg patrzy i porównuje nas do gliny, którą kształtuje. Piękny obraz formacji, do której jesteśmy zaproszeni i co powiesz, nie chcę, Panie Boże, tych dłoni, nie chcę Twoich rąk, nie, powiesz raczej zgadzam się. Kształtuj mnie, formuj mnie, naciskaj i przygotuj ze mnie naczynie, jakie chcesz. Święty Paweł też mówi o różnych naczyniach, które mają różne kształty. Oto my jesteśmy w rękach garncarza i to jest formacja, do której Bóg nas zaprasza i On jest tym, który formuje ciebie we wspólnocie poprzez często braci i siostry na wspólnych spotkaniach. I ten, kto świadomie i dobrowolnie włącza się w tą drogę wspólnotowej wiary, wspólnych spotkań, ten będzie kształtowany. Nie ma innej drogi w izolacji, w samotności. Dopiero po przygotowaniu tej gliny ponownie do pieca, ponownie do ognia, aby Duch Święty utrwalił te dobre postawy, by Duch Święty wypalił co zbędne i zostanie naczynie przygotowane do służby. Naczynie uformowane do służby. W służbie innym, by innym służyć, a każde z tych naczyń jest potrzebne. Każde jest inne, ale każde jest kochane. Widzisz, tak Bóg kształtuje nas, nowego człowieka, również we wspólnocie, by przygotować do służby. Więc był krzew, było dziecko, było ciasto,
glina i teraz obraz piąty, ziarno. Pan Jezus mówi jeden, jedyny raz w Ewangelii Jana 12:24 w ten sposób o obrazie ziarna, oczywiście też 13 rozdział Mateusza, przypowieść o siewcy, prawda, 4 rozdział Ewangelii Marka, kiedy jest ilustracja ziarna, które wpada w ziemię. Rolnik nawet nie wie, kiedy, jak on rośnie. Pokazany jest rozwój i dynamika tego ziarna, ale u Jana Ewangelia 12:24 jest pokazany ten proces formacji ziarna, które obumiera. Obumiera dla swego, obumiera dla grzechu, obumiera dla swoich jakichś przyzwyczajeń, obumiera dla tego, co mu jest niepotrzebne, obumiera dla swoich jakichś nawyków i tak dalej. Ziarno obumiera, wrzucone w ziemię. I tylko wtedy, kiedy zgodzi się w tym otoczeniu wspólnoty, czyli ziemi, na obumieranie dla siebie, Jezus mówi, będzie mogło przynosić plon obfity. Jeżeli nie obumrze, jeżeli się nie zgodzi, jeżeli się nie podda temu procesowi, pozostanie sam. Ale jeśli obumrze w otoczeniu wspólnoty i we wspólnocie, czyli wrzucone w ziemię, przynosi plon, obfity plon. To jest obraz przemiany, do której jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, by również owocować. Zaprasza Cię Bóg, poddaj się procesowi kształcenia, przemieniania i uświęcania. Szósty obraz u świętego Pawła to obraz ciała człowieka. Tutaj w tym obrazie dotyczącym formacji jest bardzo wyraźnie podkreślony motyw braci, sióstr. Motyw relacji wzajemnych, tego, że powinniście do siebie dzwonić, pisać, mailować, spotykać się, odwiedzać się, umawiać się na herbatkę, na kawkę, mieć relacje, przyjaźni, sympatii, być blisko siebie. Obraz ciała, które wspiera się i rozwija i wzrasta. To jest Efezjan 4:16, Kolosan 2:19. Święty Paweł mówi, całe ciało zespolone, zjednoczone i utrzymywane w łączności dzięki więzi umacniającej, więzi, to jest to słowo ważne, umacniającej każdego z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Więc dbajmy o więzi, dbajmy o relacje, dbajmy o jedność ciała, bo wtedy dokonuje się wzrost, czyli postęp, czyli formacja. To samo jest u Kolosan 2:19, a w 1 do Koryntian 3:6 święty Paweł mówi o tym, że jeden podlewał, drugi siał, a Bóg dał wzrost. To Bóg sprawia, że wzrastasz. To Bóg sprawia, że to ciało, czyli wspólnota, wzrasta, rozwija się. I na zakończenie siódmy obraz, który w Dziejach Apostolskich jest przedstawiony w formie wspólnoty. To jest wprost pierwsza wspólnota, w której widzimy, jak ona się formuje, jak członkowie wspólnoty się formują w sposób stabilny, trwając w swoich zasadach. Dzieje apostolskie 2:42. Trwali w nauce apostołów, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba, czyli w Eucharystii, w sakramencie. I trwali w modlitwach. Te cztery filary pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Cztery filary, aby rozwijać się w wierze. To jest droga do przemiany.
przemiany. I o to nam chodzi, abyśmy mieli świadomość, po co jest seminarium odnowy wiary, po co są nasze spotkania, po co są pielgrzymki, ten wyjazd do Myśli Boża formacyjny, po co są różne okazje, by być razem na modlitwie, w ewangelizacji, w formacji, by dokonywało się uświęcenie. Byśmy w stabilny sposób, trwając ze sobą, zakorzenieni w Jezusie Chrystusie w sposób stały, a nie chwiejny, w sposób wierny, a nie okazjonalny, doświadczali przemiany. Przemiany tak jak motyl rozwija się z poczwarki. Przemiany takiej właśnie jak Bóg formuje glinę. Do tego Pan Jezus nas zaprasza i zaprasza Cię do drogi. Do drogi formacji nowego człowieka. Spróbuj nad tym pomyśleć, że jesteś wezwany do trwania w krzewie winnym, że zostałeś wszczepiony, aby owocować, czerpiąc siłę z zakorzenienia w Jezusie Chrystusie i we wspólnocie. Jesteś powołany, by jak dziecko czynić postępy, rozwijać się, wzrastać w wierze i w łasce. Jesteś powołany do tego, by być jak ciasto zjednoczone z innymi braćmi, siostrami, jak te ziarenka mąki, które muszą się dobrze wymieszać, by w ogniu być wypalone na dobry, smaczny chleb. Jesteś zaproszony do formacji przemiany, tak jak glina w ręku garncarza, która jest obrabiana, naciskana, modulowana, by była pięknym naczyniem wypalonym w ogniu Ducha Świętego dla służby, by służyć potem innym braciom z pożytkiem dla nich. I jesteś powołany do tego, by jak ziarno zgodzić się na proces obumierania dla siebie, dla tego i trwając zakorzenieni w tej glebie, jaką jest wspólnota, owocować z czasem w sposób wyraźny. I jak ciało, którego członki są połączone, ale rosną Bożym wzrostem. 1 Koryntian 3, 6-7 Bóg dał wzrost i ciało rośnie Bożym wzrostem. Próbuj iść tą drogą formacji we wspólnocie, która trwała w nauce apostołów, która trwa w sakramentach, w modlitwie, która trwa we wspólnocie i w łamaniu chleba. To jest droga, którą szła Maryja. Maryja, która szła we wspólnocie z Jezusem, do Jezusa, we wspólnocie Kościoła i która również coraz bardziej postępowała w wierze. Maryja rozwijała się w wierze. Maryja poddała się formacji swojego Syna i przemieniała się coraz bardziej i bardziej, upodobniając do Niego. Prowadź nas, Maryjo, i daj nam łaskę stabilnego zakorzenienia, aby owocować na Bożą chwałę.